Nina A. Moon Ja, lesbijka Autowydawnictwo Czyta Nina Moon Nagranie jest własnością podcastu Les On Do odsłuchania na platformach YouTube oraz Spotify Rozdział 11. List Dnia następnego dostałam list na maila który bardzo mnie zdziwił. Jeśli nie chcesz porozmawiać w cztery oczy, to chociaż przeczytaj. Chciałaś znać moje wyciągnięte wnioski, więc proszę bardzo. Tak już miał początek treści bardzo osobistego listu dla Klary. Jedno w nim było pewne, że coś zaczęło się w niej zmieniać i coś zaczęło się dziać. Zwierzyła się ze swojej przeszłości i bardziej zaczęłam ją rozumieć. Niestety. Jeszcze bardziej się w niej zauroczyłam. O komunikacji drogą mailową Emmy nie wiedziała w ogóle i nie domyślała się wcale, więc nie musiałam się martwić, że cokolwiek przeczyta. Niestety wciąż miałam obawy, że kiedy zapomnę, że kiedy odłożę gdzieś telefon na chwilę i wyjdę na moment, ona sprawdzi wiadomości i będzie kolejna burza o nic. Chociaż, może teraz w końcu o coś. Dlatego też zaproponowałam komunikację między nami przez listy. Skrzynkę sprawdzałam tylko nocą, jak już spała, nie wzbudzając podejrzeń, że tym bardziej po powrocie pilnowała mnie jeszcze bardziej i nie spuszczała wzroku. Najchętniej i do toalety też by ze mną chodziło. W liście Klara wahała się i sama nie wiedziała, co czuje. Chociaż nie dawała mi żadnej nadziei, próbowała poukładać swoje uczucie. Ja z kolei w odpowiedzi na jej wiadomość musiałam poinformować o powrocie. Myślałam, że tym sposobem uspokoi jej sumienie i wszystko wróci do normy. W każdym bądź razie oznajmiłam również, że na dzień następny napiszę do niej oficjalnie na mes o tym fakcie, gdyż M mnie do tego zmusza. Czułam także, że powinnam wyznać klarze wszystko o swoim życiu. Czułam, że powinnam wyspowiadać się jej ze wszystkiego, co mi na sercu leży. Włącznie z demonami przeszłości, dzieciństwa, które ciążą już długie lata. Dodatkowo w odpowiedzi poprosiłam ją o cierpliwość, ponieważ szykuję dla niej dłuższy tekst. Jak znajdę sposobność, to go napiszę i na pewno w niedługim czasie wyślę. Błagałam, aby nie oceniała tej sytuacji zbyt pochopnie i dała mi czas. Poczekała a je znalazłam dłuższą chwilę pod pretekstem chęci powrotu do pisania zaczętej książki. Nie robiłam nic groźnego w mniemaniu M. Nie mogłam więc oddalić się w zacisze i wyjść na dwór z laptopem na spokojnie i wszystko poukładać i opisać. Tak też zrobiłam. Zabrałam sprzęt i ruszyłam za dom, za huśtawkę, przelać na wirtualny papier swoje życie. Pogoda nie sprzyjała. Wiało niemiłosiernie i czasami trochę kropiło. Bardzo zależało mi na tym, żeby napisać tego dnia, ponieważ w następnych miałam nie mieć czasu do, z powodu pracy. Dodatkowo Klara za dwa dni miała się wyprowadzić i czułam, że musi to przeczytać przed opuszczeniem tego mieszkania. Mimo złej aury pogodowej i ogólnie niesprzyjających warunków, pisałam dalej. Patrzyłam ciągle na zegarek i czułam oddech na karku. Za chwilę, M. poczuje, że za długo jestem na wolności, przyleci i mnie przyłapie. Moje przeczucie nie myliło się. Za ramieniem usłyszałam szelest, M. zmierzała w moją stronę. Zdążyłam zmienić plik tekstowy, gdyby naszła ją ochotę zajrzeć mi przez ramię i przeczytać kawałek. Przyszłam mnie skontrolować pod pretekstem ostrzeżenia przed Klarą, która właśnie wyszła z domu i może się gdzieś kręcić. Miło by było. Pomyślałam sobie, ale nie powiedziałam tego na głos. I spławiłam M, że jeszcze chwilę tutaj posiedzę, bo mam wenę. Oddaliła się na bezpieczną odległość, a ja mogłam wrócić do pisania. Wylewanie uczuć na papier zajęło mi około 3 godzin. Słowa zajmowały 4 kartki A4, a ja wciąż pisałam. Zbliżałam się do końca opowieści i... i padł mi laptop. Bateria rozładowała się bez żadnego ostrzeżenia podczas wpisywania słów. Do tej pory, kiedy poziom naładowania zbliżał się do krytycznej granicy, laptop inteligentnie informował mnie o tym. Niestety tym razem postanowił zrobić mi nazłość i po prostu się wyłączył. Co za zbieg okoliczności i złośliwość rzeczy martwych. Akurat dzisiaj. Byłam w szoku i byłam bardzo zła oraz roztrzęsiona. Dygotałam Miałam ciarki na całym ciele. Wystraszyłam się, że wszystko się wyda, że jak podłączę laptopa i go włączę, M zerknie i przeczyta, i nie będę miała jak tego wysłać. Tak, to naprawdę się wydarzyło, jak w jakimś głupim melodramacie, gdzie scenariusz jest przewidywalny. Nie mogłam w to uwierzyć. Spanikowałam, zamknęłam monitor, wzięłam trzy głębokie wdechy i spojrzałam chłodno na sprawę. Na szybko wymyśliłam dobre kłamstwo. Wróciłam z ła do domu. W salonie siedziała Klara, spojrzała mi prosto w oczy bez słowa, posłała mi porozumiewawcze spojrzenie. Wymyślała się, dlaczego byłam na dworze. Odetchnęłam głęboko i poszłam na górę, podłączyć rozładowaną skrzynkę. Przybrałam maskę gniewu i zburzenia. Wyrzuciłam z siebie, że laptop rozładował się w trakcie pisania, bez ostrzeżenia i pewnie wszystkie dane i te wszystkie godziny pisania pójdą na marne. Byłam spanikowana, bo nie wiedziałam, co mam zrobić. Podłączyłam go i powiedziałam M., że później sprawdzę, czy da się to odzyskać. W tym momencie pomyślałam, że zaproponuję spacer, żeby laptop mógł się podładować, a ona nie mogła dostać go w swoje ręce. Nie musiałam jej długo namawiać. Poszła jeszcze na chwilę do toalety, a ja wykorzystałam moment. Odpaliłam pudło, spojrzałam, czy moje wypluciny są jeszcze na dysku. Na szczęście nic nie utraciłam i wszystko ukazało się moim oczom tuż po zalogowaniu do systemu. Zapisałam zmiany i szybko zamknęłam plik, po czym zamknęłam monitor. Odetchnęłam naprawdę z wielką ulgą. Nic się nie wyda. A po powrocie mogę usiąść z boku i poudować, że szukam informacji dotyczących odzyskiwania danych i dopisać zakończenie oraz wysłać gotowy list. Na spacerze dobrze grałam, chociaż myślami byłam gdzie indziej. Musiałam przyciągnąć ją po okolicy chociaż pół godziny. Zrobiwszy kilka kilometrów, wróciłyśmy do domu. Klary już nie było w salonie, więc miałam idealne warunki, aby skończyć pisać. M zdeklarowała się, że zrobi kolację, więc poszłam po laptopa i wróciłam na dół. Usiadłam w kącie i odpaliłam sprzęt. Dla niepoznaki otworzyłam wujka Google i nastukałam hasło do odzyskiwania danych. Mogłam pisać dalej. Od czasu do czasu chwytałam myszkę dla niepoznaki i stwarzałam pozory. Nie miałam czasu na przeczytanie tej litanii przed wysłaniem, więc szczera pierwsza wersja poleciała do Klary. Oznajmiłam M, że bezpowrotnie utraciłam wszystkie dane, więc ta sytuacja dobrze mi zrobiła, bo w razie czego nie musiałam jej udowadniać, co przez tyle czasu udało mi się napisać. Poszłam do toalety i wysłałam Klarze SMS o treści. Zapraszam cię do mojego bagna. Żeby sprawdzić, czy mam odpowiedź, musiałam czekać do nocy, ale w końcu ja doczekałam się wyznania. Postanowiła nie pozostać mi dłużna i uświadomiła mnie w przekonaniu, jak wspaniałym człowiekiem jest. Na końcu otrzymałam wyznanie, że poczuła zazdrość, że nie może patrzeć już na M obok mnie i nie wie, co ma teraz zrobić, a tak bardzo chciałaby wyciągnąć mnie z tego bagna. Ta zmiana wbiła mnie w łóżko. Czytając nocą ukradkiem, popłakałam się. Muzy szczęścia leciały mi ciurkiem, jednak nie myliłam się. Jednak dobrze wiedziałam, że coś do mnie czuje. Tylko skrywała to gdzieś głęboko w sobie. Jest człowiekiem, któremu ciężko jest mówić o swoich uczuciach. A mimo to zdobyła się na odwagę. Moim zdaniem podświadomie spychała te myśli na drugi plan, nie chcąc mieszać w niczyim życiu. Jak już wspomniała, nigdy nie przeszło jej przez myśl, aby wchodzić między dwie osoby. Nie dopuszczała myśli, że w takiej sytuacji może pomyśleć o swoim szczęściu, więc nie myślała aż do mojego wyznania. Wtedy zmieniło się wszystko. To, w jakiej sytuacji byłam, utwierdziło ją w przeświadczeniu, że pora zawalczyć o swoje szczęście. Moje szczęście? I w końcu, już niedługo o nasze szczęście. Tak bardzo chciałam ją zobaczyć, napisać smsa i spotkać się z nią na dole. Walczyłam z tą myślą, żeby nie obudzić się jej wiadomością. W końcu też wcześnie rano chodziła do pracy. Wszystko, co dotyczyło niej, było teraz ważniejsze niż moje zachcianki, czy widzi mi się. Odpuściłam. Poszłam spać. Nakreśliłam jeszcze tylko przed tym kilka słów i wysłałam kolejnego maila. Czekając na odpowiedź cały dzień, nie opuszczał mnie dobry humor. Nie mogłam się powstrzymywać od uśmiechu. Już wiedziałam, że teraz będzie coraz lepiej, że wszystko dobrze się skończy. Żyłam cała tą nadzieją. Emm zauważyła, że jestem jakaś inna, szczęśliwa. Obserwowała mnie, ale chyba wolała, jak się śmiałam. Bo smutek oznaczał kłopoty. Czekałam do wieczora. Czekałam do nocy. Kiedy w końcu M już zasnęła, mogłam zajrzeć do skrzynki mailowej. I jest odpowiedź. Zapraszam do kolejnego rozdziału, który znajdziecie na platformie podcastu Les On. Dostępnego na YouTube oraz Spotify. Nowy odcinek co piątek o 17.30. Pozdrawiam ciepło, Nina.